Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Dzisiaj część druga naszego wielkiego turnieju, więc zaczniemy sobie od razu od pierwszej bitwy, a będzie to Filip kontra Opat. Pochwalony. Filip, który wyeliminował Kalifa, i Opat, który wyeliminował Węża. I teraz w ćwierćfinale muszą się zmierzyć i zobaczymy, kto tu przejdzie dalej. Let's go. Okej, w tym pojedynku i jeden, i drugi będzie na pewno miał pieniądze, ale widać, jak Opat ma znacznie szybszą rekrutację. O 230 jednostek więcej ma od Filipa. Jaki Filip zrobił zamek? Nie jest chyba ten najlepszy. Nie jest to ten, w którym ma taką najlepszą rekrutację. Ale ma też sporo kuszników. Zobaczmy, jak będzie. No tu nie ma żadnej fosy dookoła tego zamku, więc jest jak się próbować przebijać. Okej, był lag. Opad idzie z pierwszym atakiem. 1130 jednostek, cały czas 60 tysięcy. Prawie jakby nic nie wydał. Prawie jakby cały czas miał swoje 60 tysięcy ze startu. A armia od tak się pojawiła. U Filipa no jednak zeszło te 18-19 tysięcy. Spójrzmy, jak przebiegnie ten pierwszy atak. Po nim się dowiemy, jak to wszystko będzie wyglądało. Okej, widzę, że u Filipa na przykład nie ma mandynelli, więc te balisty aż tak mocno jakoś strat raczej nie zadadzą. No właśnie, ale te smolne rowy plus ta fosa, myślę, że już będzie dla Opata takie upierdliwe, ponieważ będzie on musiał iść dookoła, nie będzie przekupiał tej fosy, ponieważ tu są mury odkryte. No i tu są wszędzie smolne rowy, więc będzie na tym tracił dość sporo jednostek. Pod tym murem samym też są smolne rowy. No, nie będzie to łatwa przeprawa dla Opata. I to samo raczej nie sądzę, że będzie dla Filipa. Opat ma sporą część mnichów w swojej armii, a Filip ma włóczników, więc i jeden, i drugi będzie miał niełatwe wyzwanie. Ale tak powiem wam jeszcze, że Opat zawsze miał dużo pieniędzy, ale tu on zostanie milionerem. Ja coś czuję, że zobaczcie, zaatakował i w czasie swojego ataku zebrał już do 90 tysięcy. Więc jak będzie atakował jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, to tu w końcu no, pół miliona będzie miał pewnie. A Filipowi troszkę spadło. Okej, w sumie, aha, no to jest też zamek, gdzie mnichów ma. I tu włóczników trochę jest podmienionych na mnichów. Okej, ale poszli tam, o, wieżą się próbują przedostać, o, ciekawe. Szkoda tylko, że tak mocno oberwali. Ej, no ale w sumie jak Filip będzie ustawiał tą wieżę, to będzie mógł fajne przejście sobie zrobić, serio. I nawet ma szansę się zestakować, żeby coś tam poniszczyć tych jednostek. Okej, dobra, to się zapowiada ciekawe oblężenie ze strony Filipa. Okej, był lag, wybiera się kolejny atak. 1500 jednostek prawie u Opata, a kasa mu cały czas rośnie. Filip 700 jednostek, to ma więcej niż się spodziewałem. Myślę, że Opat troszkę szybciej ten atak uzbiera. Ale zobaczmy, czy będzie w stanie coś tu zrobić. Widzę, że sporo też ma łuczników. To jest fajne, bo ogólnie wielu postaciom tych jednostek strzelających brakuje. Wydaje mi się, że tak na razie w pojedynkach, które widzieliśmy, to Saladin też jest taką postacią, która troszkę mogłaby mieć tych jednostek strzelających więcej. Bo Emir ma zwiększoną ilość łuczników, większość tam ma, tylko właśnie chyba Saladin jest taką postacią, która no nie może sobie zrobić takiej przewagi, żeby na przykład te mury wyczyścić za bardzo. Troszkę mu tego brakuje. Okej, a oni przechodzą dookoła, do samej bramy chcą się przedostać. I wytraca całą armię, Opat, serio. Każde tu, wszędzie są smolne rowy, od początku do końca zamku. I tu we wszystkie oni wpadają. Zanim atakował mając 1500, teraz mu brakuje jeszcze z jakieś 150 jednostek i może i będzie atakował. Więc jak szybko się pozbędzie tego ataku, to może będzie miał fajny moment do ataku. Zobaczymy. Okej, czy wieża się ustawiła w tym samym miejscu? Tak, wieża się ustawiła. Okej, fajnie, że ta wieża jest, bo wtedy to sprawia, że wszystkie jednostki naraz ruszają. To jest bardzo dobre. Ci włócznicy nie muszą wpadać w ogień. Okej, zobaczymy, no. Mogą coś tam pomóc. O, Magonele nawet nie chcieli. Zobacz, jak się zestakowali. Oni dadzą radę sami. Oni po zwycięstwo.
jednego za drugim. Bez szans. Kto tu podejdzie, jest bez szans już. No dobra, prawie. Czemu oni cofnęli? Co oni robią? Co się dzieje w ogóle? I dobra, opatrzcie, opatrz wcale dużo nie stracił. Myślałem, że on tam 200 straci. Dobra, teraz ta końcówka 300 stracił. Tak, opata 1850 jednostek, 750, no już 20. U Filipa jest tu spora szansa, ale mówię, to rozchodzenie psuje. Nawet, że jest tu przewaga ponad 1000 jednostek, to nie jest w stanie opat za bardzo nic z tym zrobić. I szczerze, Filipowi coś tam lepiej idzie, bo to dzięki tej wieży jest w stanie więcej tam zrobić. I no, stracił na przykład opat 300 jednostek podczas ataku Filipa ostatniego. I to jest znacznie lepszy wynik niż to, co dzieje się tu tak naprawdę. Zobaczcie, tu już wszystko w Smolnerowy weszło. Tu też już prawie 300 jednostek straconych. I teraz pójdą tam kawałek dalej. Tam kolejne Smolnerowy będą. Tu jeszcze z olejem inżynier czeka. I tu kolejny. Tak mocno się rozchodzą, że serio. No chyba, aj może. Dobra, no czy Filipa zblokować też nie będzie łatwo. Okej, jest w końcu jakieś pierwsze przebicie do środka. Okej, znacznie lepiej teraz. Ten atak znacznie lepiej. Prawda, Filip dużo aż tak nie stracił, ale było jakieś pierwsze przebicie. Można, dają radę, okej. Okej, kolejny atak, 2180 jednostek. Powiem, że ta bitwa trwa około 20-25 minut. Okej, kolejny atak. 2170 jednostek. Ta bitwa trwa dopiero 20 minut. A przez to, że nie mają tyle pieniędzy, to już są takie liczby, gdzie na przykład w niektórych pojedynkach w poprzednim odcinku takie liczby dopiero pojawiały się minimum po godzinie. Więc tu z racji takiej, że nie mają tyle pieniędzy na opat, to ja mówię, a opat jeszcze może zostanie, nie wiem, pół milionerem. O, nie mów, że tu kolejny atak idzie. O kurde. Co tu się wyrabia? Ej, jak ci uczniowie tak będą stali i wybiją większość tych jednostek, to jest po Filipie. To jest masa u tych uczniów, oni są nawet w stanie z tymi zbrojnymi sobie dać radę. Hej, dobra, ale opat też traci. Ale Filip już znacznie więcej wytracił, tym bardziej, że on się tu ustawia. Ej, zobaczcie, jak w ogóle czeka jeszcze na każdą jednostkę. To daje dużo czasu. To daje szansę wybić te wszystkie jednostki. Oho, no to Filip jest chyba w tarapatach, powiem wam. Filip ewidentnie będzie w tarapatach. Prawie nic mi nie zostało. A to cała armia będzie. To będzie tak jak taka idealna kontra. Ustawił się, wybił te wszystkie jednostki i teraz ruszy zaraz z atakiem. O kurcze. O kurcze, no to pięknie to się robi. Filip ogólnie bardzo dobry jest z tym, że on ma tyle pieniędzy, ale trafił na jeszcze większego bogacza. 210 tysięcy w ogóle. Co to jest? Hej, dobra, no serio, 400 jednostek i teraz zobaczcie, nie będzie mógł rekrutować. I tu się naprawdę robi kłopot teraz dla Filipa. I to duży kłopot, on nie ma nic na siedzibie. To serio wygląda, jakby to był koniec. Jak tu ogień czy smolnerowy nie pomogą. Oho, tu zaraz się zrobi szybko przejście. O, patrzcie, tędy. Ten pikinier wie co robi i ten też. Oho. No to chyba mamy po pojedynku. No to mamy po pojedynku raczej. Chyba, że coś tam jeszcze na siedzibie. Tam widzę, chłop z olejem czeka już. Ale i to nie pomoże. Za dużo tych jednostek. No to opat przechodzi dalej, a Filip zostaje. Okej, kolejny, drugi pojedynek ćwierćfinałowy to Fryderyk i Ryszard. Fryderyk kontra Ryszard. Tu obawiam się, że będę siedział przynajmniej z 2 godziny. Ponieważ tak jak było z Wilkiem i z Fryderykiem, tak obawiam się, że z Ryszardem i Fryderykiem będzie dokładnie tak samo. Chociaż nie, no ej, Fryderyk miał zawsze 0, Wilk też miał 0 kasy i musieli tylko z tych podatków robić.
Ale ten Ryszard miał coś tam pieniędzy, więc może. Może Ryszard będzie w stanie to ugrać. Ten sam zamek u Fryderyka się trafił, czyli wiadomo, że tymi wieżami da się łatwo przejść. Okej, zobaczymy. Może tu coś innego się podzieje niż w pojedynku z Wilkiem. Taką sytuację. Fryderyk już nie ma pieniędzy, ale ma więcej jednostek o 100. 1060 jednostek, już 70. No i zaraz będzie atakował, czyli za to tylko pierwszy. A Ryszard 15 tysięcy i to przeważnie na tylu zostaje, chociaż teraz troszkę zaczęło spadać. No i zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. Ryszard może mieć tą przewagę z tymi pieniędzmi, tym bardziej jak Fryderyk zaatakuje jako pierwszy, to Ryszard może będzie miał fajną szansę z kontry jakiejś wyjść. Okej, idzie atak Fryderyka. A Fryderyk też dużo zbiera, on podczas swojego ataku zbiera z 15 tysięcy. Czyli wychodzi na to, że rekrutację Fryderyk ma troszkę szybszą, ale nie ma pieniędzy na późniejszy etap. Dopiero tylko po ataku coś uzbiera. Zobaczymy, jak obrona Ryszarda będzie sobie dawała radę. Posse z przodu ma, więc właśnie, asasyni nic nie zrobią. Może będzie próbował się przebijać tak, jak właśnie opadł do Filipa, czyli tym bokiem będzie próbował chodzić. Nie będzie tu przekupywał, chociaż dobra, przekupuje. Dobra, całą posę prawie zakopał. Widzę, że Fryderyk się nie szczypie. Okej, no widzę, że łatwo sobie przechodzi tam do środka i łatwo obchodzi ten zamek. No Fryderyk widzę, że tu mocny zawodnik, tu dopiero taki pierwszy większy atak, ale tu już zamek Ryszarda wygląda dość tragicznie. Nawet się zrobiło przejście do środka. Okej, to co zapowiada się ciekawy pojedynek, ale Fryderyk myślałem, że mniej tu zrobi. Okej, wybiera się Ryszard ze swoim atakiem. 1130 jednostek około. To jest dopiero ten pierwszy większy atak, tak jak atakował Fryderyk. Ale z tego co widzę, za te 15 czy tam ileś tysięcy, które uzbierał z podatków podczas swojego ataku, Fryderyk zrobił prawie 900 jednostek, więc tu żadnej kontry czy jakiegoś fajnej, czy jakiejś fajnej szansy raczej na wykończenie Fryderyka nie będzie, albo na zadanie jakichś większych strat raczej też. Potrzeba tu będzie jakiegoś lepszego timingu. Zobaczymy też, jak sobie łucznicy Ryszarda poradzą z tymi. Okej, widzę, że te wieże już wyczyszczone, więc coś tam łucznicy sobie dadzą radę. Z zakopaniem Ryszard też nie będzie miał żadnego problemu. Widzę, że mu idzie to bardzo dobrze. Okej. To zapowiada się naprawdę ciekawy i długi pojedynek. Nawet udało się i jednemu, i drugiemu już w tym pierwszym takim ataku przebić się do środka, co chyba nie udało się za bardzo, jak gdy Wilk bił się z Fryderykiem. Takie mam wrażenie, że tam jakoś w troszkę późniejszym etapie dopiero się przebijali. I poniszczone to wszystko. Zobaczymy, ile Ryszard sobie uzbiera. O, Ryszard tylko 8 tysięcy, to jestem troszkę w szoku. To znaczy, że Ryszard mniej zbiera tej kasy. Normalnie powinien mieć przynajmniej 250 jednostek więcej, a on się wybiera z atakiem praktycznie od razu, tylko dozbierał tą liczbę. Chce agresywniej grać, chce wykończyć Ryszarda jak najszybciej. Fryderyk chyba ewidentnie chce sobie zapewnić szybko miejsce w półfinale. A tam czeka na niego opad. Na zwycięzcę tego pojedynku czeka opad, który też pokazał, że nie będzie łatwo z nim wygrać. No faktycznie Fryderyk to mocno odbija ten zamek Ryszarda. Ale to było widać, jak Ryszard też bił się w poprzednim odcinku. Tam Ryszardowi też większe straty niby się zadawało, ale z drugiej strony Ryszard lepiej sobie radził z tym wszystkim, no i miał więcej pieniędzy. Jak bił się wtedy z Emirem. Ej, ale chyba czy tu nie ma blokady? Oj, patrzcie. Wszystko poniszczone na razie. Krucho. Krucho u Ryszarda. Czy to jest ten moment, w którym będzie koniec? To jest na pewno i tak ważny moment, bo tu kupuje sobie Fryderyk czas. Więc wiemy, kto wygra. Więc no, nie spodziewałem się. Na razie te dwa pojedynki poszły szybko. Zobaczymy, jak jeszcze dwa kolejne ćwierćfinałowe pojedynki. No i oczywiście półfinały oraz finał. Zobaczymy, kto tu trafi do finału. Mam nadzieję, że mój typ, czyli Wezyr. Chcę zobaczyć Wezyra w finale. Jak nawet przegrałby w finale, ale doszedłby do finału, ja już będę szczęśliwy i dumny z Wezyra. Okej, no sporo jest tych jednostek u Ryszarda jeszcze. Muszą wychodzić daleko.
Łuczników też tam jest dużo, no ciężko. W ogóle czemu oni tędy próbują iść? Gdzie oni kombinują? Co oni tu chcą? Tędy mają przejścia, a chodzą tam dookoła. Co, na spacer tam dookoła sobie poszli tylko? Tak, żeby obejść, żeby zaskoczyć? No tak, tak średnio. Dobra, to już szczerze, jeszcze przynajmniej z dwa ataki będą chyba potrzebne, naprawdę, bo tam jest tyle jednostek. Samych łuczników jest tam masa, widzieliśmy ile łuczników miał Ryszard. Okej, okay, okej, okay. No i zbrojnych i pikinierów też jest tam sporo. Tym bardziej, że teraz jak jest takie przejście, te ataki zawsze są takie rozciągnięte. To nie jest tak łatwo podbić taką siedzibę pełną zbrojnych i łuczników. I mamy kolejny atak, 1700 jednostek już u Fryderyka. Zobaczymy, czy to wystarczy, żeby pokonać te 540 jednostek, które jest na siedzibie. No dobra, może nie wszystko jest na siedzibie. Okej, okay, ustawia się kolejny atak, ile to już 1700 jednostek. Bo może jakby te balisty podjechały. Dobra, nie, te balisty będą chciały tu poniszczyć wszystko. Te balisty by się przydały, żeby tych łuczników zacząć wybijać. Bo inaczej może być ciężko nadal w tym ataku. Dobrze, nie poszedł, a już 100 jednostek mniej. Okej, ale Ryszard już krzyczy, to znaczy, że obawia się czegoś. Tej kusznicy może coś pomogą. Troszkę tych jednostek wystrzelają. Okej, okay, coś tam traci. Mniejsza troszkę prędkość. Może to przyspieszyć. Okej, okay, zbrojnych i spikinierów już praktycznie wytraci. To może się udać. Tam większość jest co raczej łucznicy. Kuśników jest dość mało. Kuśnicy więcej w obronie są, więc myślę, że sobie powinien już poradzić. Okej, okay, dobra. Czyli mamy po Ryszardzie. Także Fryderyk kolejnym półfinalistą. Zmierzy się z Obadem. To będzie bardzo ciekawy pojedynek. Okej, kolejny pojedynek, czyli Saladyn z Wieprzem. O, to coś mi się pomyliło, bo ja ostatnio wiem, że to Wezyr się będzie bił chyba z Wieprzem, ale to nie tak. Wezyr się będzie bił ze zwycięzcą ostatniego pojedynku, czyli z Marszałkiem. Mam nadzieję, Wezyr, że sobie poradzi w następnym pojedynku. Zobaczymy, kto wygra w tym najpierw. Wieprz czy Saladyn? Saladyn ogólnie może mieć o tyle problem, że on cały czas ma... bazuje na zbrojnych, na arabskich zbrojnych, bo ma ich w dużej ilości. A trzeba powiedzieć, że odkąd Wieprz ma zamienionych tych łuczników, co miał normalnie na nieoficjalnym patchu, na kuszników, to jest na tej siedzibie dość spora ilość tych kuszników, więc arabscy zbrojni mogą mieć spore problemy. Mimo że też w nieoficjalnym patchu mam za ustawione to, że są ulepszeni, że chyba nie padają na 3 jakby strzały od kusznika, a tam na 6, no to i tak myślę, że będzie miał Saladyn spore problemy w podbiciu. Chyba, że będzie nadrabiał jakąś rekrutacją, może ilością pieniędzy. To może wtedy tak. Okej, wybiera się Saladyn z atakiem. 1200 jednostek u Saladyna, 1000 u Wieprza, więc tu widzicie, że już nie ma takiej przewagi jak normalnie, gdzie Saladyn był w stanie zrobić 400-500 jednostek więcej od Wieprza. Tu już tak nie ma, Wieprz też goni i może będzie miał nawet czas na jakąś kontrę. Wieprz tych kuszników ma naprawdę dużo, zobaczymy jak sobie armia Saladyna poradzi. Kuszników konnych mało, no właśnie, zobaczcie jak to leci. Nawet nie są w stanie podejść pod mury. Tam z siedziby jest zasięg, tu w tą linię jeszcze, pod murami. No i teraz będzie kłopot chyba u Saladyna, zobaczcie, nie jest w stanie podejść. Będzie musiał atakować może z kontry, wtedy nie będzie tam tylu kuszników i może coś wtedy by się udało. A tak cała armia prawie że poszła. Chociaż tam większość widzę, że dobra, na farmie też spora ilość poszła. Okej, okay, no coś tam się przebija, ale musi naprawdę zgromadzić dość dużą armię, żeby tu mieć szansę podbić Wieprza. Okej, okay, ledwo zakończył się atak i od razu Wieprz ruszył. O, jest ciekawe, chociaż zobaczcie ile kasy ma w ogóle Saladyn. Nie pamiętam, czy on miał 0 przy ataku, bo nie sprawdziłem. Ale ma aktualnie 27 tysięcy, więc to nie będzie łatwo też go podbić, ponieważ zawsze będzie miał te jednostki. No chyba, że wiem, że będzie takie kontry idealne robił jak teraz. Ale to i tak będzie za mało. To jest zbyt mała armia, żeby w ogóle jeszcze podbić ten zamek. Zblokować też się nie da, bo ma dużą ilość pieniędzy. No tu ewidentnie na Saladyna potrzeba było podpalenia. Czy ty masz, wiesz, jakieś balisty? Chyba nie masz. Więc za bardzo nie masz jak podpalić, ale tu dość mocno bija. A Wieprz ile kasy sobie zrobi? Okej, okay, Wieprz tak jak Ryszard, dużo kasy nie zrobi. Ale przebija się do środka. No ciekawy pojedynek, to będzie trudny pojedynek. Wybiera się Wieprz z atakiem, znowu atakuje mając 1140.
Czyli podobna rzecz, co było w poprzednim pojedynku, kiedy Fryderyk zaatakował znowu szybciej. A zobaczcie, że Saladin powinien atakować jako pierwszy, ma 1400. Więc tu niespodziewana sytuacja. Myślałem, że to Saladin będzie atakował jako kolejny. Okej, no to ciekawie, to teraz może i Saladin będzie miał dobrą okazję. Dużo tu w Smolnerowy wpadnie. Okej, a na pewno coś tam poniszczy. Ale kusznicy też robią tu robotę. No i te katapulty. Mało balist tu jest. I katapulty są w stanie niszczyć. Zobaczcie, te mocne straty zadaje wieprz Saladinowi tak naprawdę. Okej, łucznicy konni wjechali na mury bronić. Można i tak, można i tak. Okej, widzę, że dużo strat. Mury poniszczone, wieże poniszczone, tam wszystko dookoła. Prawie, że już też. Ale w jednostkach nie ma strat, więc jakby jakimś cudem Saladinowi się udało szybko odbudować, to myślę, że może skontratakować. No właśnie, tylko pytanie, czy się uda, bo Saladin dużo pieniędzy nie ma, ale z podatków myślę, że sobie nadrobi. Nie zblokuje się tak jak Ryszard, powinien coś tam z podatków ogarnąć, dokupi zaraz drewno może i zaraz jakieś kamieniołomy będą. Zdziwiony jestem, bo kłopoty się pojawiają u Saladina. Udało mu się postawić dwa kamieniołomy i zacząć odbudowywać się. Mury, jak widzicie, troszkę naprawione, wieże zostały też odbudowane, ale przybiegli pałkarze, jakieś jednostki, które wyniszczają, i został zblokowany Saladin. Więc wieprz zbiera sobie armię, Saladin utknął na 1382. Jak już widzicie, nic tu prawie, że nie pracuje, poza tam piekarniami, ale nie ma mąki, nie ma co robić, nie ma jedzenia, popularność spada. Kłopoty, kolejna blokada, co za ćwierćfinały w ogóle tu się robią. Nie, wybiera się atak wieprza. No nie mówię, nie sądzę, żeby tym atakiem sobie raczej poradził. Jest tam naprawdę jeszcze sporo jednostek u Saladina. Ale na pewno teraz sprawi ten atak jeszcze tyle, że zostanie wieprz... Znaczy nie wieprz, tylko Saladin zostanie na tyle wyniszczony, że już raczej się nie odblokuje z tego tym bardziej. No proszę, kto by się spodziewał, że tu wieprz rozgromi tak Saladina? Niesamowite się tu rzeczy dzieją. Hej, no na pewno tam jest mnóstwo łuczników jeszcze, bo Saladin może, znaczy w sumie u Saladina nie, bardziej z Emirem pomyliłem, u Emira było dużo łuczników. Tu aż tak łuczników dużo nie ma, ale jest pewnie masa zbrojnych, więc nie będzie tak łatwo się tam do tej siedziby przebijać. Zobaczymy, ile jednostek straci. Przecież pałkarze ze stakowaniem potrafią zrobić straty. Ale troszkę obici byli, no właśnie tu, o 300 jednostek, no to jeszcze przynajmniej jeden, może i nawet dwa ataki będą potrzebne. Atakuje wieprz, 1640 jednostek miał, 1060 u Saladina, czy to wystarczy? Dobra, kusznicy, a wy moglibyście pomóc ustrzelać, co? Zamiast tak podchodzić. Dobra, ogólnie to będzie w sumie też chyba niewystarczające. Chociaż dobra, może jak ci z broni zaczną dalej wychodzić, to więcej jakichś strat będzie. O, teraz może się dobrze zestakują. To jest szansa, żeby tu więcej pokonać. Albo i nie. Dobra, ale 400 mniej. 440 jednostek mniej. Myślę, że jeszcze jeden atak potrzebny. Kolejny atak. Czy to już będzie ostatni? 1860 jednostek było, jak sprawdzałem. Przy tym ataku. 650 około jednostek tam gdzieś u Saladina. No tak, tylko te ataki są na tyle rozciągnięte, że oni prawie to nic nie robią. Nie, no dobra, coś tam jednak robią. Może i wystarczy. Ale lagów to nam też na pewno wystarczy. Już koniec. Dobra, nie przedłużajcie tego pojedynku, proszę, bo ja się stresuję. Kolejny pojedynek wezyra jest, jeden z marszałkiem. Marszałek dobry teraz jest. Utrzymajcie mnie w takiej niepewności. Dobrze, wieprz, kończysz. Kurde, ale z wieprzem też będzie ciężko, nawet jak z marszałkiem się wygra. Hej, czyli wieprz przechodzi dalej. No powiem wam, że wieprz jest dość potężny teraz, szczególnie w obronie. Jak ma tą ilość kuszników. Okej, czwarty, ostatni pojedynek ćwierćfinałowy. Mamy już trzech półfinalistów, brakuje jeszcze jednego. Marszałek i Wezyr. Wezyr, ja cię proszę, trzymam kciuki.
Jesteś w stanie, zrób jakiś dobry zamek. Piękny, dużo balist, dawaj, jeszcze jedna, tu jeszcze z biedną, o pięknie, cztery balisty na przodzie, to mi się podoba. Okej, okay, jaką mamy sytuację? Wezyr, 64 tysiące, 1000 jednostek, o nie, marszałek znowu ma tego laga dziwnego. Nie przekracza 534 jednostek, znowu mi się stało, a dobra, 535, czy się naprawi? Wezyr atakuje, może wezyr z atakiem go odblokuje trochę. Bo znowu się stało to, co w poprzednim pojedynku, jak się bił z szeryfem. Nie wiem, co jest z marszałkiem nie tak. O kurde, dobra, ten atak nic nie zrobi. No to sobie wpadłeś, wezyr, ty. Wezyr, bo jak cię zblokowany marszałek pokona, to będzie załamka. Dobra, wezyr nic tu nie zrobił tym atakiem, serio. Mimo, że marszałek... O kurde, i marszałek się odblokował. Wezyr, rób te jednostki natychmiast. Okej, spójrzmy. 1020 jednostek u marszałka. Wydał już całe te 30 tysięcy, co miał. Wezyr, pięknie. Wezyr ma mnóstwo pieniędzy, aby tylko z nich dobrze korzystał. 960 jednostek. Ty, czy ty, wezyr, się zlagowałeś też? Nie, po prostu musiał wytracić łuczników konnych gdzieś. Okej, wezyr sobie tak powoli rekrutuje, że mu więcej tu kasy rośnie, prawie niż tam wydaje. Okej, dobra, wezyr ma mnóstwo kasy, to jest dobrze. Okej, był lag, wybiera się marszałek. Okej, ważne, ważne starcie. Wezyr ma dużo łuczników konnych i mu czasem przed takimi armiami zbrojnych ciężko się było bronić. Więc mam nadzieję, bo łucznicy koni, no trzeba przyznać, w obronie najlepsi to oni nie są. Ale zobaczymy, jak tylko się wybroni z tego ataku, będzie dobrze. Wszystko powinno być już później. Okej, okay, ile marszałek w ogóle zbiera? Okej, okay, marszałek w sumie aż tak dużo, nie no, trochę uzbiera, dopiero się ustawia, po 6 tysięcy. Okej, okay, trzeba sobie poradzić. No dużo kuszników jest też i łuczników u marszałka. Zbrojni troszkę na pewno w smolne, no właśnie, dużo smolnych rowów, to dobrze, dobrze wiedzieć. Powinien dać sobie radę, miotacze też porobią. Okej, okay, 200 jednostek straconych. Do tej bramy będą próbować chodzić. A tam miotaczy jest też sporo, okej. Taki, ale tu też do wezyra jest takie łatwe przejście, bo tą bramę wystarczy rozwalić. I praktycznie już tam nie ma żadnego muru, bo w większości zamków jest tak, że jest jakaś tam jeszcze na przykład wieża i za nią taki mur. A tu jest tylko po prostu brama do rozwalenia i można od razu chodzić, więc jak będzie jakaś większa armia zbrojnych, o właśnie. Dobra, to raczej nie powinno wystarczyć, ale i tak wezyr może troszkę stracić. Zdążył odbudować. Okej, okay, obrona wezyra jest w miarę okej. Okay. W tym zamku naprawdę idzie mu dobrze. Więc jak tylko teraz by przyatakował może... Zobaczcie, dużo mu nie brakuje. Może coś tu się wydarzy. Oby, oby, ja na to liczę. Armia jeźdźców wezyra. 1400 jednostek. 630 tylko u marszałka. To wcale nie dużo. Nie zrobił dużo jednostek z tej kasy, co uzbierał. Okej, okay, łucznicy koni, tylko nie smolne rowy, proszę. Dobra, no wezyr, przecież ty nic nie zrobisz tymi atakami, jak będziesz wjeżdżał. Musisz tu przyprowadzić 2000 jednostek. Jak planujesz połowę tak tracić. Niszcz, ile dasz radę. Może podpalony został, pięknie. No tak, przecież wezyr ma balisty. O to chodzi. Tylko szkoda, że nic nie zniszczyło kamieniołomów. Okej, okay, widzę, że znowu podobna sytuacja. Nie wiem, co jest z tym marszałkiem nie tak, ale znowu zblokował się na 662 jednostkach, zbiera pieniądze. Jak zostanie zaatakowany, to znowu się odblokuje. Ale czemu tak jest z tym marszałkiem, to serio nie wiem. Próbuję wykombinować i szukam, co mogłoby mu tu przeszkadzać, ale nie mam zielonego pojęcia. Tak jakby po prostu dochodzi do pewnego momentu, zbiera pieniądze. Z jednej strony to czasem może mu dać przewagę, bo nagle jak potem postać, która atakuje, no straci armię, a on zacznie tak rekrutować, to może mu to pomóc, no ale na dłuższy etap, tym bardziej przy tym, ile pieniędzy ma wezyr, 200 tysięcy, więcej ma prawie już niż opat, to nie będzie łatwo teraz marszałkowi. Wezyr i tak połowa armii to sobie sam spali, ale może znowu zostać podpalony. Już przy takiej ilości pieniędzy to i tak w sumie nic ten pożar nie zrobi. Ale szkoda, że tak z marszałkiem jest. No marszałek naprawdę byłby dobrym przeciwnikiem. Ogólnie jest dobry i mocny, ale to blokowanie go troszkę psuje. W sensie blokowanie go, on sam się blokuje. O, jeszcze tam spalił sobie ktoś sporo armii.
Okej, no odbudować się odbuduje, mówię, ale o, teraz balista tam została z tyłu zniszczona. To może bardziej zostać przyblokowany. O dobra, już nie, już jest balista z powrotem, ale nie ma jeszcze zasięgu. Okej, kolejna potężna armia Wezyra wyruszyła. 2175 jednostek. Mnóstwo łuczników konnych, ale zacząłem się teraz obawiać, bo tu marszałek się odbudował. Zrobił 1160 jednostek i gdyby jakoś Wezyr źle poprowadził ten atak, stracił to wszystko, a później marszałek to wykorzystał i zaatakował z kontry, to by nie było dobrze. Tam już jedna grupa łuczników konnych, patrzcie, stracona. 600 jednostek, nie, już nawet więcej. Wcale nie jest łatwo podjechać pod ten zamek, wszędzie smolnerowy, kuszników też jest dużo. Udaje się podpalić cały czas. Ile teraz ma pieniędzy? Mało, no właśnie. Ale tak dziwnie atakują. Ta reszta łuczników konnych tak coś słabo atakuje. Okej, ale teraz jest szansa na blokadę. Zobaczcie, zamek coraz mocniej zniszczony. Wszystko dookoła również. Balisty mogą podjechać. Coś tam jeszcze jednostek na tej siedzibie powybijać. Okej, nie no, balista już się nimi zajmie. Chociaż? Tam balista chyba nie sięga, czy sięga? Okej, balista w teorii nie trafia, ale ta balista trafia cały czas. No i tak zaraz ją wycofa Wezyr. Zaraz atak się cofnie. Ale w ogóle patrzcie na te pieniądze, 315 tysięcy u Wezyra. Powiem wam, że znowu nieciekawa sytuacja się zrobiła, bo znowu po raz trzeci marszałek się zacina. 1169 jednostek aktualnie ma i już odbierał 100 tysięcy. Wyszedłem na chwilę do kuchni. O Jezu, czy to był lag? Okej, atakuje Wezyr. A tu wracam, patrzę i coś takiego się dzieje. 423 tysiące u Wezyra, marszałek 105 tysięcy, po raz trzeci zblokowany. U szeryfa zblokował się chyba z tego co pamiętam tylko raz. I myślałem, że nie będzie to takim problemem, że nawet jak go przepuszczę dalej, to będzie wszystko ok. Tam raz jak się zatnie, to nic to się nie stanie, ale już zacina się prawie trzeci raz, nie jest w stanie sam zaatakować. Bo tutaj później co chwilę Wezyr już przyjeżdża ze swoim atakiem, wyniszcza go, podpala. Trochę słabo to wygląda, ale to część jest obrony w sumie marszałka teraz, bo z racji takiej, że nie atakuje, ma dużo tam łuczników i kuszników. I Wezyr też ma problemy z podbiciem tego zamka, jak w końcu jakimś timingiem jeszcze mu się uda wyjść, to znaczy to jeszcze się okaże, że Wezyr będzie miał spore kłopoty. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Okej, tu podpalony, został środek znowu, czy to przejdzie do środka tu, na te budynki. Stąd powinno przejść ze stajni, tak będzie. Ale ugasił, on jest skubaniec, wiedział. Dobra, i tak przeszło. Okej, ale marszałek tylko 100 jednostek stracił, praktycznie 130. Znowu wszystko poniszczone, ale zblokować marszałka też się teraz nie da, przy takiej ilości pieniędzy. Ten atak Wezyra wcale nie jest tak skuteczny, bo ta większa grupa jedzie ciągle pod tamtą wieżę, wpada w smolnerowy. Naprawdę by trzeba było mocno jakoś długo zblokować, a to się nie wydaje możliwe, patrząc na to, że on ma teraz 90 tysięcy. Okej, powiem wam, że teraz to nawet ten atak nie pomógł. Mimo że marszałek zaczął tracić te jednostki, tak jak każdy poprzedni atak odblokował go, tak teraz znowu dozbierał 1186 jednostek, praktycznie tyle samo co poprzednio. I znowu się zblokował i zbiera pieniądze dalej. Trochę to się robi nudne i bez sensu z tym marszałkiem. Bo ogólnie gdyby tak się zblokował raz, spoko, ale co każdy atak, to jest już trochę nudne. Tym bardziej, że teraz nawet atak Wezyra nie pomógł, żeby go odblokować, więc nie wiem, co tu dalej robić. Bo jak się tam bił z szeryfem, to się chyba zblokował raz i później już działał normalnie. Myślałem, że to spokojnie mogę go przepuścić, ale szczerze, żebym wiedział, że marszałek się tak będzie blokował, to bym go nie przepuścił, bym wybrał chyba szeryfa, mimo że marszałek większe straty zadawał szeryfowi, ale w teorii bym przepuścił chyba szeryfa, bo trochę to psuje takie lagowanie się. No nic, ale jeszcze poczekam, zobaczę co tu będzie dalej. No ale szkoda troszkę, że tak się dzieje, szkoda. Okej, cud! Jakimś cudem marszałek nagle dorobił 15 czy tam 20 jednostek więcej i zaatakował. Niesamowite, tak nagle, od tak. Dobra, chociaż coś się ruszyło. Bo już się bałem, że ten pojedynek naprawdę będzie nudny i bez sensu. Ale coś jednak ruszyło, to fajnie, chociaż tyle. Się marszałek nagle naprawił.
Boże, ale to liczby, oni tu mają 500 tysięcy, pół miliona już ma wezyr. Bogaty. Dobra, ale teraz może jak się wezyr wybroni, to będzie miał szansę na atak. I może wtedy coś się ruszy, może wezyr to wygra następnym atakiem. Nie pamiętam ile on w ogóle teraz potrzebuje. O, ale tam się ścieżka zrobiła. Nie no, nie ma szans, to marszałek tam podejść nawet. Ale kuszników też w sumie jest sporo. ...400 jednostek stracił marszałek. Czy on tam w ogóle pędzi? Halo? Dokąd wyjdziecie? Okej, zrobiło się przejście. No troszkę jednak kuszników konnych na pewno wezyr wytraci, bo ci zbroi się w miarę zestakowali. Kuszników też jest sporo. Łuczników mało ma wezyr tu na siedzibie, więc w sumie... Kusznicy konni muszą wyjechać, żeby ich dobić. Okej, ale wezyr no też straci, stracił 400 jednostek prawie. Ojejku, był potężny lag, co tu się dzieje? Oho, oho. A o, marszałek teraz też się nie zblokował, dobra, fajnie. 1500 jednostek u marszałka, potężną też armię zaczyna zbierać. U, potężna armia łuczników konnych. Okej, o, teraz pojechali inną stroną. Nie pojechali tam na wieżę, to bardzo dobrze. Może tu będzie inaczej. Może będzie mniej smolnych rowów. O, tu działa powoli. Powoli prędkość mi tu wymięka. Okej, ładnie teraz tu wyczyścili frontowe wieże, jeszcze tu jest tych łuczników konnych cała masa. No, tam łuczników też jest sporo pewnie na tej siedzibie. Więc wezyr nie będzie miał tak lekko. Ciężko będzie miał, kurczę, tyle postaci i w ogóle te jednostki na końcu to się dostosowują do prędkości arabskich zbrojnych i tak słabo działają, a teraz jak tutaj jest, nie wiem, 200 kuszników chociażby, to oni już nic nie zrobią. Cała armia wezyra pójdzie się bujać. Ale wszystko poniszczone, marszałek w sumie, no, ma dużo kasy. Oho. No i pojawił się lag. No i pojawił się lag, oczywiście, że już przy takich liczbach pojawi się lag. Będę musiał to wczytać. Okej, jestem po wczytaniu. Zobaczymy jak teraz to wyjdzie, bo wtedy zlagowało straszliwie. Oho. I teraz właśnie, to jest takie coś, że jak czasem wczytam grę, na przykład zapisuję, nie wiem, kończę, bo już tego dnia mi nie starczy czasu, czy już mi się nie chce, i na przykład wchodzę na drugi dzień i wczytuję jakiś zapis, to często właśnie tak, nie dość, że kolor jest dokładnie ten sam i tu jest czerwony, mimo że wezyr był pomarańczowy, tu jest czerwony i do tego widzę wszystkie smolne rowy, gdzie mają. To jest też niesamowite. O, obróciłem i nagle nie ma. Magia. Okej, ponownie ten sam atak. Zobaczmy, jak teraz przebiegnie. Czy w ogóle znowu gry nie wywali. Ogólnie powiem wam, że zaraz chyba to zakończę, bo nie dość, że trwa długo. I ogólnie chyba przepuszczę wezyra, ale nie z tego względu, że go wybrałem, czy że go lubię. Czy nawet z tego względu, że miał tu większą przewagę, podpalał, ale tylko dlatego, że nie chcę, żeby w przyszłych pojedynkach, które będą jeszcze w półfinale, czy może i w finale, żeby w ogóle... Marszałek się tak lagował. No myślałem, że to występuje tak raz ewentualnie może na jakąś bitwę, ale jak to będzie tak co chwilę, to blokował się z 3-4 razy podczas tego pojedynku i to jest trochę irytujące i bez sensu. Więc chyba tylko z tego względu po prostu puszczę wezyra dalej. No ale nie jestem zadowolony z tego pojedynku w ogóle. Liczyłem tu na fajny pojedynek właśnie potężnej armii zbrojnych kontra łuczników konnych. Ale no, serio jest lipa trochę. Też mi się ten pojedynek ogólnie nie podoba.
Bo marszałek jest w stanie się bronić przed tymi łucznikami konnymi, ale w większości to było tylko dlatego, że cały czas no, ma zestakowane te jednostki na siedzibie i w ogóle nimi nie ruszał, bo był zlagowany. I ani jeden, ani drugi przez to nie mógł w ogóle złapać jakiegoś timingu. Niesportowe zachowanie u marszałka, to dyskwalifikacja będzie. Chyba, że teraz, no jak teraz się nie zatnie, na przykład zobaczę. Marszałek ma dość sporą ilość jednostek, może poczekam, jak się nie zatnie znowu i dozbiera do ataku, może zaatakuje wezyra, to może jeszcze to wygra, zobaczymy, ale ogólnie nawet jakby marszałek to wygrał, to szczerze, no jakoś nie chcę się go przypuszczać za bardzo, tylko z tego względu, że się zacina. Okej, teraz tam jeszcze większość armii może wytracić. Z żadną inną postacią w ogóle czegoś takiego nie ma, tylko z marszałkiem jest coś takiego. Dużo pojedynków już na tym Overlordzie zrobiłem i żadna inna postać tak nie miała chyba. No co chwilę jest wyniszczony. I marszałek ogólnie już na pewno zostałby zblokowany w późniejszym etapie, ale przez to, że się lagował, ma też mnóstwo pieniędzy, nie jest w stanie go wezyr całkowicie zblokować. Wezyr wydaje mi się, że już dawno powinien to wygrać. Okej, wybiera się potężna armia marszałka i powiem wam tak, marszałek to wygra. Bo wezyr dopiero ma 1000 jednostek, więc raczej ta armia ciężko zbrojnych tu się przebije na spokojnie. Zresztą będę musiał przepuścić marszałka. Nie wybiorę tu wezyra. Jeśli teraz marszałkowi uda się wygrać, to go po prostu przepuszczę. No trudno, najwyżej będę się męczył z tymi lagami. Będzie to upierdliwe i nudne. No ale tak musi być. Takie są zasady. Kto wygrywa, przechodzi dalej. Albo kto zada większe straty. No jeśli będzie chodziło o straty, to wezyr tu przejdzie dalej. Ale jeśli tym atakiem marszałek wygra, od tego ataku zależy. Jeśli marszałek tu wygra, ma sporą przewagę, to go przepuszczam. Jak nie, to wezmę wezyra. Na razie to w sumie ile już wytracił. To ma jeszcze dość sporo ilość jednostek, zobaczcie ile tu w ogóle kuszników jest. Może jak podejdą ci kusznicy pod tą siedzibę, obstrzelają, to serio to może być koniec. Bo łuczników konnych wcale dużo nie ma, a zbrojni są w stanie bez problemu rozprawić się z tymi łucznikami konnymi. Ogólnie jakby wezyra nawet podpalić, to by był koniec. No, to wygląda na to, że to będzie koniec. To jest po wezyrze. Więc marszałek przejdzie dalej w takim razie. Trudno, no jest jaki jest, ale wygrywa. Dziwny pojedynek, blokady jakieś w ogóle. No ale ostatecznie wygrał, więc ja go przypuszczam dalej w takim razie. Okej, a zatem przejdźmy do pojedynków półfinałowych. Opat z Fryderykiem ma się mierzyć. 60 tysięcy, wszystko jest, dobra, lecimy. Pierwszy półfinał, zobaczymy kto tu będzie pierwszym finalistą. Wydaje mi się, że Fryderyk powinien tu wygrać, szczerze. Bo Opat może i będzie miał przewagę z pieniędzmi, ale silniejszą armię ma cały czas Fryderyk. No chyba, że jakoś tu naprawdę z tą kasą będzie mu na tyle źle szło, że Opat zdominuje tymi pieniędzmi, ale coś nie chce mi się wierzyć. Wydaje mi się, że Fryderyk jednak powinien przejść dalej. Okej, wybiera się Fryderyk z atakiem. Oho, i Opat też się wybiera z atakiem. No to ładnie, to ciekawie. Opat ma tych, Opat nie ma kuszników chyba. Czy ma kuszników? Coś tam ma. Ale to Fryderyk się ustawi jako pierwszy, więc może większe straty zadać Opatowi. No właśnie, zobaczcie tu. Ciekawe, czy to by się nie zakończyło tym pierwszym atakiem zaraz. Czy ta armia byłaby w stanie podbić ten zamek? Dużo w sumie tam jednostek nie ma. No byłoby ciekawe, jakby pierwszy finalista przeszedł od razu tak szybko. Wiadomość od Opata. Oho, Opat już krzyczy. Ej, nie gadaj. Nie gadaj, że taki szybki będzie ten półfinał. O
Kurde, co tu się wydarzyło? Zapamiętam sobie tę porażkę. Ale timing opadł miał zły. Kilka sekund, te 10 sekund, które sprawiło, że Fryderyk wyszedł szybciej, dało mu przewagę, bo się tam ustawił i kusznicy z łucznikami wystrzelali. O kurcze, no to ładnie. No to mamy pierwszego finalistę. Pierwszym finalistą jest Fryderyk. Drugi pojedynek, wieprz kontra marszałek. Okay, ogólnie widzę, że o, marszałek zrobił ten słaby zamek, którym jest taki ten labiryncik, trochę można powiedzieć. No to wieprz będzie miał przewagę, będzie na pewno szybciej rekrutował. Przynajmniej powinien, bo w tym zamku, no jak marszałek wyczyści się z pieniędzy, to będzie później wolno rekrutował. Tak jak to na jednej bitwie botów było. Miał ponad 1050 jednostek, u marszałka 950. Okay, wydaje mi się, że marszałek się wybroni z tego ataku bez problemu. Gdzie on tam poleciał dookoła aż? Okej, no to marszałek w sumie będzie też miał szansę do ataku. Okej, no w sumie nic dużo się nie stało, poza tym, że troszkę ta lewa strona została zniszczona. Okej, wybiera się marszałek z atakiem. 900 jednostek u wieprza. No wieprz zdążył sobie dość sporą armię zrobić. No i zobaczymy, ciężko będzie przebijać, mi się wydaje, do wieprza. U wieprza sporo kuszników na siedzibie na pewno będzie, więc ci zbrojni pikinierzy nie będą mieli łatwego zadania. Dawaj marszałek, nie zacinaj się, ja przepuściłem cię, ja wierzę, że ty sobie poradzisz. Kibicowałem co prawda wezyrowi, był to mój typ, ale wierzę, że zrobiłem dobrze, przepuszczając cię dalej, że też zapewnisz tu fajną rozrywkę i będziesz dobrze walczył. Okej, ale mocno się rozchodzi po tym zamku wieprza, widzę. Ej, czy to jest atak? Nie, to tylko kontra wyszła, dobra, żeby pozbyć się tych zbrojnych. Myślałem, że tu jakieś wyminięcie będzie jeszcze. Ale dość mocno obrywa ten zamek. Okej, okay, tam widzę też kamieniołem poniszczone. No, marszałek wydaje mi się, że będzie miał szansę zblokować wieprza nawet. No właśnie, jak jeszcze rycerze teraz przyjadą. Okej. Okay. Tu będzie ciekawie. Wieprza myślę, że da się zblokować. Atakuje wieprz po raz kolejny. I zobaczcie, też nie dozbierał nawet większej ilości jednostek. Atakuje mając 1120. Więc powinien sobie marszałek znowu w prosty sposób poradzić. Okej, tu w ogóle połowa czeka. Kusznicy z pikinierami w ogóle nie ruszyli. Dziwna taktyka. Jeszcze mniejsze straty chyba będą. Chociaż dobra, ci pikinierzy jeszcze coś tu mogą porobić. Okej, przebili się do środka. No, nie mają szans w starciu ze zbrojnymi. Okej, wybiera się marszałek z atakiem. 1175, to też wcale dużo nie uzbierał. Może z racji takiej, że nie mają dużo pieniędzy, to wcale nie robią takich większych armii od poprzednich ataków. Okej, zobaczymy. Ta pulto udaje się w miarę straty robić. Wieża nawet tam została zniszczona. Mogłoby tu fajne przejście się zaraz zrobić. I naprawdę te katapulty pomagają. Tylko ta brama szybko zostanie rozwalona. O właśnie, jeszcze jedna brama i nawet może udałoby się tam sporej ilości przejść. Ale zobaczcie, ile tam kuszników jest. No właśnie, ci kusznicy straszny damage robią. Ale jest przejście i to bardzo szybko. Ale tam jednostki za daleko poszły. Ogólnie no już za mało tych jednostek było, bo tam kusznicy zrobili robotę. Ale marszałek, no faktycznie coraz lepsze te straty robi. Zbiera się wieprz z atakiem. W końcu dozbierał jakąś większą armię. 1400 jednostek. U marszałka 830. Jakieś katapulty też w końcu są. Okej, ale ten atak jakoś tak rozdzielony jest mocno i ciężko w ogóle tu jakieś przejście zrobić na początku. Jak już później dużo wytraci, to o, tam się coś zrobiło. Ale tam są domy blokują, a boty nie ogarniają rozwalania za bardzo budynków, żeby zrobić przejście. Wolą mury wyniszczać. Ale jeden i drugi jest w stanie się przebijać. Coś tam sobie strat zadają. Ale powoli rekrutują i to sprawia, że nie ma takiej kontry szybkiej. Wybiera się wieprz. Znowu, już ma 1630 jednostek.
Coraz potężniejsze te armie się robią. Jestem ciekaw, ile marszałek potrzebuje, żeby zaatakować. 1280, ma już 90. Ale te ataki wieprza, szczerze, tak mało skuteczne są. Nałkarze w ogóle i pikinierzy mają problem z podejściem. Coś tam zakopią tą kosę i troszkę poniszczą zawsze tą lewą stronę. Ale chyba jeszcze ani raz w ogóle kamieniołomy tak wszystkie nie zostały zniszczone. Tak troszkę rozchodzi się ta armia. Tam jeszcze idą jednostki, a tu już większość walczy. Nie jest ten atak zbyt skuteczny. Może teraz im się uda szybciej przebić, tam zrobiło się przejście do tej wieży. Tu się zrobi przejście zaraz, to wszystkie jednostki będą mogły wejść do środka. Ale zbrojni tak sobie z tym poradzą. Zobaczymy, ile strat będzie. 1200 jednostek u marszałka. 50 stracił, 100 stracił. No 110 jednostek mniej więcej. Kamieniołomy tam się udało coś poniszczyć. O, fałkarze się tam, dwa budynki na rudy zniszczyli, okej. Okay. I wybiera się teraz marszałek z atakiem. 1437 jednostek, 1240 u wieprza. Ani jeden, ani drugi nie może takiego timingu dobrego znaleźć. Mocno się też wyniszczają. Zobaczymy, na razie wygląda na to, że marszałek ma znacznie większe szanse na wygraną. Ma mocniejsze jednostki, do tego więcej udaje mu się wyniszczać. Wieprz tak dziwnie atakuje, więc wygląda to, że marszałek najprawdopodobniej wygra ten pojedynek. Ale jeszcze musi o to powalczyć, to nie będzie takie proste. Okej, udało się teraz w miarę przejść, no mówię, ci kusznicy tam na siedzibie. Ich jest mnóstwo. Okej, teraz się w miarę szybko udało przebić, naprawdę szybko się udało przebić, ale to i tak nie wystarczy. Ci pałkarze są tak zestakowani. Problemem to jest, że ani jeden, ani drugi nie ma też jak podpalić. Więc najmocniejszych strat, jakie można zadać, raczej jeden i drugi nie zada. I wybiera się znowu wieprz. Już 1900 jednostek u wieprza, 1350 u marszałka. Zobaczymy, jak ten atak przebiegnie. Może w końcu wieprzowi jakoś lepiej się uda zaatakować. Czyli na razie żadna machina, nie dobra, jakieś tam dwie machiny obrażnicze działają. Coś tam może zadawać strat. Ale nawet jakby udało mi się ze startu przebić do środka, to i tak marszałek taką ilością zbrojnych się bez problemu wybroni. Zbyt duża część jednostek stoi, nic nie robi. Nie wiem, czy to przez tą fosę, że tutaj jest ta fosa i nie wiedzą, co mają zrobić. Okej, dobramy się, dobrali szybko. Ciekaw, czy marszałka udałoby się zblokować w miarę. Okej, okay, teraz pójdzie, może mu coś tam więcej wyniszczy. Farm już nie ma. Okej, okay, coraz większe straty będzie zadawał i może któryś atak po prostu zblokuje marszałka. Tam już wszystko wyniszczone prawie. Okej, okay, spora jeszcze ilość tu jednostek pod zamkiem marszałka. Okej, już więcej nie wyniszczy, bo już się przebija do środka. Marszałek teraz jest 150 jednostek straconych. Okej, 200 jednostek stracił marszałek. No i zamek dość mocno obity, tylko trzy budynki na rudę zostały i parę... Jeden chmiel i jedna zagroda. Czyli kolejny atak marszałka. Pojedynek cały czas zacięty i wyrównany. Zobaczymy, no teraz mówię, ta masa jest tych koszników i ciężko nawet tym zbrojnym w ogóle coś tu zrobić. I ledwo podchodzą, już są dość obici, chociaż teraz widzę, że 100 jednostek niby przewagi, ale to też będzie za mało. To musiałyby te wszystkie jednostki razem tu się ustawić przy tej bramie i zestakować jakoś dobrze. I zrobi się szybko przejście, no właśnie o tyle jest, że marszałek robi sobie szybko przejście i jest w stanie tam zaatakować. Ale te jednostki są zbyt mocno rozciągnięte i pałkarze są lepiej zestakowani, co daje wieprzowi przewagę w obronie. No i ci kusznicy teraz też, zobaczcie, jaki tam jest ostrzał. Zbrojni po prostu padają jak muchy. Okej, ale teraz, no właśnie, to jest to, czego wieprz nie może za bardzo zrobić. Wieprz jak się przebije do środka, to z tymi zbrojnymi nie ma w ogóle szans. Okej, atakuje wieprz już 2130 jednostek.
Ale zobaczcie, ile ma marszałek. Czy tu jakiegoś timingu może zaraz nie być? Czy marszałek zaraz też by się nie wybrał z atakiem przypadkiem? Gdzieś około tej liczby może troszkę więcej i będzie atakował. Zobaczymy, ile wytraci. No na pewno wieprz pójdzie mu zniszczyć wszystkie kamieniołomy, farmy. Zamek też na pewno zostanie zniszczony, więc szybko może tak marszałek nie zaatakuje. Ale też zapewne dużo nie straci, nawet jakby się wieprz przebił do środka. To ile może stracić? 200, 250? Więc wtedy myślę, że marszałek będzie miał dobry moment może na to, żeby sam zaatakować. No chyba, że jakoś... Nie no, teraz nie wyjdzie. I tak, bo brama jest zamknięta, nawet nie miałby jak wyjść. Ale ogólnie może tu marszałek coś zrobić. I już wytracił dość sporo. Marszałek też stracił, ale to głównie łucznicy i kusznicy, którzy byli na murach, wieżach. Przychodzą tam na tył. W ogóle zobaczcie, oho. No właśnie, to jest czasem też taki lag. Jak nie ma przejścia do zamku, to niektóre jednostki łapią takiego laga. A jak się zrobi przejście, to oni nagle wszyscy ruszą. Więc jak tu zaraz coś może się rozwalić, czy ten pikmier nawet tu zrobi jakieś wejście, no to wszystko stamtąd ruszy. Ale zanim to ruszy, to tu już będzie jeszcze więcej strat. Okej, chyba że tu udałoby się jakoś nawet i może marszałka zblokować. Trzeba pamiętać, że marszałek tu nie ma pieniędzy, tak jak to w pojedynku z wezyrem. Tutaj się nie lagował. Więc może to tamten zamek coś psuje. Okej, teraz ruszyły wszystkie jednostki. Jest jakieś przejście. Teraz marszałek od razu ruszył, że takie to by też było ciekawe. Pikmierzy raczej się nie zestakują na tyle, żeby mocno jakoś tam obić. Raczej będzie na odwrót, to marszałek wyniszczy tą armię wieprza. Chociaż no troszkę stracił, 330 jednostek, teraz jeszcze troszkę więcej stracił, ale najgorsze jest to, że prawie wszystko mu zostało zniszczone. No i zobaczymy, czy się odbuduje. Cykuje marszałek, spójrzmy. 1930 jednostek, 1100 tylko u wieprza. Jest tu bardzo duża szansa na to, żeby coś w tym ataku zrobić. To chyba największa, jaka do tej pory była w tym pojedynku. Marszałek mógłby sporo teraz narobić. Nie dość, że strat, to jeszcze może i nawet wygrać. I te katapulty jakby się szybko tą bramą zajęły, jakby te jednostki prosto ruszyły w tą bramę, bo byłaby rozwalona. Myślę, że miałby spore szanse. Te kusznicy zaraz zaczną ubijać te jednostki. Okej, jedna brama rozwalona. Jak szybko przejdą do tej drugiej, to te jednostki nie zdążą się mocno obejść, tam rozejść dookoła. Okej, robi się przejście. Wieprz nawet krzyczy, to znaczy, że może mieć kłopoty. Jednostki są w stanie dobrze się zbić. Okej, wieprz też zaczyna tracić. I to coraz więcej. I spora część przeszła do środka, ale czy to wystarczy? To wystarczy. Czyli marszałek przychodzi dalej. Czyli warto było puścić marszałka dalej. Daje dobry pojedynek. Okej, czyli mamy dwóch finalistów, a finalistą jest marszałek oraz Fryderyk. Ale zanim jeszcze finał, trzeba stoczyć pojedynek o trzecie miejsce, w którym zmierzy się właśnie wieprz z opatem. A zatem przejdźmy do pojedynku. Opat kontra wieprz o trzecie miejsce. Kto zajmie podium jeszcze z tej dwójki? Okej, pierwszy wybiera się za atakiem opat, ale wieprz, patrzcie, też nie jest tak tyle. Ma 1000 jednostek. Myślałem, że opat może tu będzie miał większą przewagę, ale póki są pieniądze, póki jest cały czas kasa, to wieprz też sobie radzi. Zobaczymy, jak przebiegnie ten atak opata, ile będzie w stanie zniszczyć. Wieprz zrobił ten sam zamek, co w poprzednim pojedynku. Okej, zobaczcie, wieprz dużo nie stracił, może będzie jakaś kontra zaraz. Tylko się odbuduje, ale tu nie będzie łatwo się odbudować, patrząc, ile katapult podjeżdża. Okej, ale pozbył się ich bardzo szybko, łuczników też. Wieprz atakuje, no opat 450 jednostek, cały czas rekrutuje. Jest tu jakaś szansa. Łuczników tam dużo nie ma. Okej, no i po ataku praktycznie nic tu w sumie wieprz nie zrobił. Większość jednostek stoi, ten atak był nudny.
Tu kolejne jednostki stoją. No problem z tą fosą jest, trzeba się przekopać, to wieprz od razu troszkę głupieje i nie wie co ma zrobić, bo woli wszystko iść dookoła poniszczyć, ale to nie będzie problem przy ilości pieniędzy opata. Może wyniszczać tam dookoła budynki ile zechce. Okej, wybiera się opat z kolejnym atakiem. 1470 jednostek, 1150 wieprza. Więc ten atak raczej nie zagrozi wieprzowi, chyba że wieprz nagle jeszcze zachce mu się wyjść znowu z atakiem, bo nieraz już wychodził z taką mniejszą liczbą, nie zbierając do 1400 minimum. Więc kto wie, chociaż teraz jakby wyszedł, to by jeszcze to stracił, bo łucznicy by się tym zajęli. No i wtedy by raczej było po wieprzu. Więc lepiej dla niego, żeby siedział na tej siedzibie, jeśli ten atak nie minie. Hej, ile tu jest łuczników? No sporo jest, ale z kusznikami to oni sobie raczej nie poradzą. Jak katapulty nie zrobią tu dużych obrażeń, to będzie ciężko. No to teraz ci kusznicy tu sobie wystrzelają te jednostki. To wieprza ciężko się teraz dobrać, trzeba naprawdę zaatakować wieprza zanim on zaatakuje albo się wyminąć jakoś z nim. Nawet jeszcze nie wszystko zostało rozwalone, tam kamieniołomy zostały, no to się odbuduje z tego. Mimo że pieniędzy nie ma, ale się odnowi. I atakuje wieprz, 1415 jednostek, 1100 już tu łopata. Zobaczymy, czy nadal no, te jednostki będą miały problem. Ta fosa blokuje, mimo że próbuje przekopać, musiałyby katapulty rozwalić te mury, zrobić szybkie przejście i pałkarze przekopać. Wtedy wszystkie jednostki by ruszyły. A tak te ataki nie będą zbyt skuteczne. Trafił się taki zamek opata, gdzie jest fosa dookoła. No i się u wieprza pojawiają spore problemy z tym. No on problem z tym atakowaniem. Ale zobaczcie, opat tylko 30 tysięcy. Wcale nie ma tego dużo. Tym bardziej, że co chwilę musi się mocno odbudowywać. W mury też trzeba dość sporo pieniędzy tu wydać. Te wszystkie budynki też. No może wieprz w końcu wykończy opata, gdy skończą mu się pieniądze, bo jest to możliwe. Zobaczcie, coraz mniej. Może to jest taktyka wieprza, żeby wykończyć najpierw wszystkie tu pieniądze. I wtedy już będzie lżej. Jak opat straci pieniądze, to nie będzie wcale tak często atakował. I wtedy wieprz może go zblokuje. Na razie potężne straty. Nawet uda się przebić do środka. Tylko, nie no, tam budynki blokują, to się chyba nie uda. Chociaż dobra, tutaj, o, nawet udało się budynek zniszczyć, no to proszę. Nawet uda się przejść do środka, ale już w środku nic nie zrobią. Zbyt mało jednostek zostało. Oj, dobra, tu jeszcze zostało odnowione smolnerowe, to w ogóle nic nie zrobią. Atakuje opat. 1800 jednostek, 1090 u wieprza. Jest spora przewaga. Podobna przewaga była właśnie, jak marszałek walczył. Tyle, że marszałek miał mocniejsze jednostki. Czy opatowi by wystarczyła taka przewaga? No nie wiem. Łuczników jest dużo, musieliby łucznicy razem ze wszystkimi jednostkami podbiec jakoś. Też dużo musi być katapult, żeby szybko przebić się przez te mury i ruszać prosto na siedzibę, bo inaczej będzie ciężko. Łuczników na pewno na tej siedzibie jest na tyle, że spokojnie można się wybronić. Więc musi tu coś innego się wydarzyć. Ok, katapulty robią robotę na razie. Ale wieprz za szybko odbudowuje. Ok, jest przejście. Zobaczcie, gdyby tylko tam się zrobiło jakieś przejście. Tam wystarczyłoby, że w budynek jeszcze trafią i będzie przejście do środka. Ale się chyba tak nie uda. No rozchodzą się, ok, jest przejście, 1000 jednostek kontra 1000 jednostek, ale to nie wystarczy. Musiałyby się te jednostki coraz lepiej zestakować, a tu jest ich coraz mniej. Ale wieprz też stracił, no 250 jednostek mniej, to wcale nie tak źle. Ok, wybiera się wieprz, ale znowu atakuje mając taką podobną liczbę. 1400 jednostek około, więc nie zbierał więcej, łopata 1500 jednostek. Łopat będzie miał może szansę. Zobaczymy. Ma 10 tysięcy. No, opat nie ma dużo pieniędzy w ogóle w tym pojedynku. Walka z wieprzem go trochę wyniszcza. Po tym ataku już może serio nie mieć kasy w ogóle. Już kasa spada, musi teraz wszystko wydawać.
No zobaczymy, okej, tu może się przejście jakieś zrobi. Albo i nie, o dobra, zrobiło się nawet. I coś tam jednak opad strat też otrzyma, ale niedużo raczej. Nisi jak się zestakują, to bez szans będą te jednostki wieprze. No i w sumie wieprz teraz może być w tarapatach, bo opad szybko może nawet dorobić te jednostki i zaatakuje ponownie. Okej, wybiera się opad, u wieprza ledwo 700 jednostek. To myślę, że jest dobra szansa na to, żeby przeatakować i spróbować wygrać. Łucznicy na pewno spore straty zadadzą, wybiją tych łuczników, łuczników też. Na siedzibie na pewno już jest tam zgromadzonych dość sporo jednostek, ale jest szansa, żeby wykończyć wieprza w tym ataku. Bo tam jakby tylko jakaś katapulta w ten budynek trafiła i zniszczyliby ten budynek, to byłoby przepiękne przejście tak naprawdę. Chociaż tam wystarczy, o też się zrobi przejście, okej, nawet dwa. Wieprz krzyczy, no właśnie, tu już mogą być kłopoty. Trzecie miejsce opata. Ale wieprz, nie powiem, ciekawy to był pojedynek, bo opatowi w końcu nie było tak łatwo zbierać te pieniądze. Wieprz strasznie wyniszczał opata i ten miał ledwo, no widzieliśmy, 5 tysięcy, gdzie w porównaniu z innymi miał na przykład 90 tysięcy, jak bił się z Filipem, więc nie powiem, wieprz dostarczył z opatem ciekawy pojedynek. Okej, a więc przyszedł czas na finał. I w finale mamy Fryderyka oraz Marszałka. Kto by się spodziewał, że Marszałek zajdzie aż do finału? Ja bym się tego nie spodziewał, ale tak jest. Więc zacznijmy nasz pojedynek, zobaczymy. Mówię, to na pewno nie będzie pierwszy turniej, na pewno zrobię jeszcze inne turnieje. Ale to jest pierwszy, a pierwszy zawsze jest taki ważny, więc Marszałek jak zawsze w każdym turnieju czy w wielu bitwach botów nie dawał sobie rady, tak teraz dotarł aż do finału. Widzę w ogóle, że Marszałek przygotował inny zamek niż ostatnio. To dobrze, bo chyba nie jest to ten zamek, którym Marszałek się przede wszystkim lagował, ani nie jest to zamek, w którym ta rekrutacja jest powolna. Ma bramę blisko, więc surowce nie muszą tak długo jechać do tego magazynu. To fajnie, może będzie naprawdę ciekawy pojedynek. Cały czas zobaczcie, Marszałek w ogóle tworzy jednostki, a ma 40 tysięcy aż. Więc to naprawdę wygląda na jakiś mega dobry zamek u Marszałka. Czy się okaże, że Marszałek to zostanie mistrzem? Marszałek, szczerze? Liczę, że wygrasz. Pokonałeś wezyra, były tam różne problemy, nie wiedziałem co tam robić, ale przepuściłem cię. Pokonałeś później wieprza. Więc ja liczę, że pokażesz tu ciekawy pojedynek i wygrasz. Przepuściłem cię dalej, to teraz to wygraj, wykorzystaj tą szansę. Nigdy nie byłeś w finale, teraz jesteś, nie zmarnuj tego. Fryderyk już był w finale. Okej, atakuje Fryderyk. Ale Marszałek też zbliża się liczbą do momentu ataku. Więc może zrobi się tu jakaś wymiana, albo będzie starcie przy rzece. Okej, idzie atak Marszałka. Ale najgorsze jest to, że Fryderyk już się ustawił, więc będzie tracił tylko Marszałek te jednostki. To może się źle dla niego skończyć. No właśnie, kuszników Fryderyk ma na tyle wystarczające, że może obstrzelać mocno te jednostki. Okej, ale dużo jednostek rzuciło się na te jednostki Marszałka, więc wcale tu dużo jednostek nie zostanie. Raczej reszta, to co w zamku, powinno wystarczyć, żeby się wybronić. Więc ten atak ani jeden, ani drugi nic już tu nie zrobi. Okej, tam już jakieś jednostki w ogóle zostały w zamku. Okej, a jak wygląda sytuacja tu? No też nic tu się nie zrobi. Okej, czyli pierwsze ataki, no na razie zmiotły się tu po drodze. Okej, wybiera się znowu Fryderyk z atakiem i tylko o 50 jednostek więcej od poprzedniego ataku, który robił. Wcale nie dużo, więc tego raczej też się powinien Marszałek wybronić. Ciekawe, czy Marszałek też by chciał atakować, tak szybko, czy by zbierał więcej tych jednostek. Ale katapulty tu mocno faszerują, te wieże w ogóle wyczyszczone już. Tam się przejście nawet zrobiło. No Marszałek nie ma lekko, nie powiem. I też o tyle będzie miał chyba Marszałek trudniej, że
Derek będzie więcej kasy z tych podatków miał. Nie powiem, że Fryderyk dość mocno obija ten zamek. Jakby jeszcze tam wszystko wyniszczył dookoła, to może jakaś blokada u marszałka by się pojawiła. Farmy wszystkie zniszczone. Ale kamieniołomy w ogóle nie ruszone jeszcze. Nawet rycerze jeszcze nie przyjechali za bardzo tam poniszczyć. Okay, no i te katapulty, jak poniszczą jeszcze te budynki, no spore straty, nie powiem. Marszałek będzie miał ciężki pojedynek z Fryderykiem. Fryderyk dobrze atakuje. I wybiera się armia marszałka. U Fryderyka 1270 jednostek. To będzie trudny pojedynek. Ani jeden, ani drugi nie będzie mógł tu znaleźć chyba dobrego timingu. Ktoś w końcu będzie musiał mocno wyniszczyć, żeby jakiś timing zepsuć, taki jak jest teraz, żeby coś innego się tu działo. Bo na razie jeden atakuje, troszkę wyniszczy, robi sobie lekką przewagę, potem drugi atakuje, robi dokładnie to samo. Nie są w stanie zyskać jakiejkolwiek przewagi. Tak samo, nie będzie podpalenia za bardzo, bo żaden z nich nie ma balist. I jeden i drugi atakuje tak, no w sumie rozchodzi się marszałek bardziej. Bo u Fryderyka, jak Fryderyk atakuje, to tak też się rozchodzi, ale nie jest to tak mocno chyba jak w tym wypadku. Tu zawsze, nawet jak wilk też atakował, to zawsze pod tamte wieże wszystkie jednostki podchodzą. Ale widzę, że marszałkowi też udało się wyczyścić te wieże. Kuszników jest sporo. Okej, okay, tu nawet będą mocniejsze straty, w sensie w budynkach dookoła, ale w zamku nie. Bo w zamku to Fryderyk góruje w stratach aktualnie. Tu będzie się szybko przebijał, tak samo jak u wilka to będzie. Jest sporo jednostek, no coś tam jeszcze na pewno Fryderyk straci. W miarę idzie tych jednostek do środka, w miarę się zestakują. Okej, okay, dobra. Ten ogień popsuł na pewno, to już tak nie straci dużo Fryderyk. Czysta jednostek aktualnie u marszałka, ale 25 tysięcy u marszałka, 1000 jednostek u Fryderyka i 0 kasy. Okay, atakuje Fryderyk, ale widzę, że Fryderyk coś nie chce zwiększyć swoich ataków. Znowu atakuje moim 1440, to chyba jakaś znowu taktyka Fryderyka jest. Nie chce dać marszałkowi czas na zebranie większej armii. Okay, ale ta wieża obrywa zawsze. Zobaczymy, jak uda się przejść. Czy pikinierzy w ogóle tu przekopują? Dobra, tu przekopują. Tam też próbują iść dookoła, ale tam jest, są smolnerowe i tam ciężko. I wydaje mi się, że tędy jest fajnie się przedostać właśnie. W środku raczej nie powinno być żadnych smolnych rowów raczej. I idą do środka. No właśnie, no i teraz na przykład tą wieżę albo tą jeszcze rozwalić. Jest już przejście do siedziby. No Fryderyk mocniejsze straty zadaje ewidentnie. Marszałek próbuje zbyt mocno obchodzić przez to, że są tam te dwie wieże. I wtedy za dużo traci. Jak będą się wymieniać, ten zaatakuje, teraz tamten zaatakuje, ale zawsze jeden i drugi zdąży na tyle zebrać jednostek, żeby się wybronić. I tam się podpaliło, czy przejdzie na tamten kościół, jak tam przejdzie, oho. No to powiem wam, że teraz może mieć marszałek naprawdę spore kłopoty. Teraz faktycznie będzie ciężko z rekrutacją. Ta balista teraz podjechała. Ja zapomniałem, że bo w ataku chyba Fryderyk nie ma balist, ale ma takie, które sobie tak wolno wyjeżdżają razem z katapultami. No i ta balista zawsze broniła, albo tutaj jeszcze na tych innych wieżach jak były. A teraz po tym ataku, jak mury zostały wyniszczone, to ta balista może sobie tu podjechać i na razie będzie tu wyniszczać jeszcze bardziej. Do tego jak rycerze, oho, no to będzie chyba blokada. Na to się zapowiada, że to będzie blokada. I powiem wam, że mamy blokadę. Balista cały czas jest, co prawda ona już nic nie może zrobić, bo próbuje strzelać w te budynki, które są za wieżą i się zlagowała.
I ta wieża blokuje, nic już to w sumie więcej nie zrobi, ale rycerze też przyjechali, wyniszczyli już totalnie wszystko, więc mamy blokadę. Fryderyk zostanie najprawdopodobniej mistrzem pierwszego turnieju na Overlordzie. A miał ciężki początek, bo tam było to 50-50 tak naprawdę z tym wilkiem, no i udało mu się wygrać, więc przetrwał koło, przetrwał wilka, później przetrwał jeszcze więcej pojedynków, z opatem też wygrał. No ta walka z opatem była naprawdę ciekawa, jak ten atak wyszedł jeden z drugim, jak się tam zdążył ustawić, wybił całą armię i potem parował tylko do tego zamku pustego. No Fryderyk, nie powiem, zasłużył, dobrze mu idzie, tylko jedyne co mi się nie podoba, to widzę, że ciągle buduje ten zamek. Nie wiem, czy to kwestia tego, że mapa jest po prostu tak ułożona, bo czasem tak bot ma, że na jednej mapie będzie robił prawie, że ciągle ten sam zamek. Będzie to trzeba sprawdzić, czy na innej robi, może ewentualnie siedzibę spróbuje przesunąć troszkę lewo-prawo, to czasem też pomaga. No i zobaczymy, ale na razie no Fryderyk, nie powiem, zasłużył, idzie mu bardzo dobrze. Ej, zmierza ostatni albo przedostatni atak. No w tym i tam jest jeszcze dużo jednostek, to może się wybroni marszałek, ale zobaczymy, no jest też sporo kuszników. 1700 jednostek praktycznie. Jeszcze jakby tamtą wieżę rozwalili i zrobili proste przejście, żeby te jednostki nie musiały się rozchodzić, to myślę, że byłoby lepiej. Aby tylko nie spalił całego zamku i swojej armii. I dobra, raczej tamtej wieży, no chyba że ten trebuch tam próbuje strzelać, ale coś nie może trafić. Ewidentnie nie chce trafić. Dobra, już się bałem, już mówię lag, niedobrze. Nawet jakby mi tu teraz grę waliło, to i tak Fryderyk by to wygrał. Ogłosiłbym go... Co? Tu by w ogóle bramy przejęli asasyni, o kurcze. Tu na murach będzie jeszcze starcie na koniec. Znaczy to nie wiem, czy to koniec, bo tu kusznicy by się teraz mocno wystawili. Zobaczcie, ci kusznicy mogą teraz odstrzelać te jednostki. O, nie będzie jeszcze ostatni atak w takim razie. Tego się nie spodziewałem. Chyba, że te jednostki na końcu są tak zestakowane, że sobie poradzą. Ale nie. 350, no to zbieramy do jeszcze jednego ataku. Zbiera się ostatni atak, najprawdopodobniej to ostatni atak, ponieważ to już powinno wystarczyć na spokojnie, żeby dobić marszałka. No i mamy pierwszego mistrza. O, jeszcze jak się ustawił z tą wieżą. Dobra, nie ustawił się z tą wieżą. Okej, ustawia się ostatni już najprawdopodobniej atak Fryderyka. Fryderyk idzie po swoje zwycięstwo. To już na spokojnie powinno wystarczyć. Marszałek już wie, co go czeka, zaczyna krzyczeć. Marszałek, tak spisałeś się dobrze, dzielnie walczyłeś. Nie przejmuj się, drugie miejsce to wysoko. Okej, to by było na tyle. Mamy pierwszego mistrza, Fryderyk został mistrzem. Mam nadzieję, że ogólnie turniej Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i nie martwcie się, turniej będzie więcej, a następny turniej będzie tak już jutro. Dokładnie jutro, na jutro też, na trzeci dzień świąt przygotowałem coś specjalnego. Więc jutro widzimy się o 10 w kolejnym turnieju. Więc trzymajcie się i do jutra. Na razie.